Witajcie! Przede wszystkim chcę powiedzieć, że jest mi niezwykle miło, że jako jeden z pierwszych w Polsce mogę dla Was recenzować najnowszego bossa katanę trzeciej generacji. Ma wszystko to, co pokochaliście w drugiej generacji, ale także masę nowych funkcji, które Wam dzisiaj pokażę. Póki co naprawdę świetnie się bawię testując go. Zaczniemy od włączenia go i ustawienia wszystkiego praktycznie na godzinę 12, czyli takie podstawowe ustawienia. Moc oczywiście maksymalna, czyli w tym przypadku 100 W. Podkręcimy lekko master. Więc mamy wybrany tutaj clean, gain mamy w połowie, volume maximum, bo i tak sterujemy tutaj masterem, bass, middle, treble zostawiamy na godzinie 12 i dajemy sobie odrobinę reverbu. Taki oto podstawowy dźwięk clean zawsze warto mieć pod ręką, a więc ja zapiszę go od razu jako channel 1. Żeby to zrobić, przytrzymujemy tutaj ten CH1. Jak widzicie, światełka zamrygają i w ten sposób, nieważne co zrobicie, co pozmieniacie we wzmacniaczu, zawsze kiedy będziecie chcieli wrócić konkretnie do tego presetu, wystarczy, że naciśniecie CH1 i wszystko wraca na swoje miejsce. A więc z nowości mamy tutaj taki przycisk jak wariacja. I mamy tutaj dwie opcje, bez światełka i ze światełkiem. I z tego, co mi się wydaje, bez światełka mamy opcję wzmacniacza amerykańskiego, natomiast ze światełkiem jest to dźwięk brytyjski. Porównajcie sobie. A co do reverbu, który włączyliśmy, tutaj również mamy trzy opcje, czyli pomarańczowy, zielony i czerwony. Kurde, ten czerwony jest taki fajny. Niech zostanie czerwony. Mamy tutaj także nową funkcję Cab Resonance i mamy tutaj trzy opcje: Vintage, Modern i Deep. I również przetestujemy sobie wszystkie trzy. W trzeciej generacji pojawia nam się również nowy typ wzmacniacza. W drugiej generacji mieliśmy akustyczny, clean, crunch, lead i brown. Tutaj dochodzi jeszcze opcja pushed, która ma symulować wzmacniacz lampowy tuż przed przesterowaniem. Zobaczmy, jak to brzmi. Fajny dźwięk, naprawdę taki. Dodatkowo mamy tutaj nową funkcjonalność, jaką jest kontur. I tutaj również mamy aż cztery typy. Bez światła, to jest typowo do ciężkich powercordów ze wzmocnieniem niskich tonów. Zielony, zbalansowany, dobry do riffów i akordów.
Następnie mamy czerwony, typowo do solówek. I zostaje nam tryb pomarańczowy, który jest dedykowany do klinów, określany jako dźwięk amerykański. A więc przejdę tu z powrotem na klin. Poza puszcz mamy standardowo te same presety wzmacniaczy, które mieliśmy w drugiej generacji. Czyli crunch, typowo do rocka i hard rocka. Następnie lead, czyli typowo solówkowy. Oraz brown, czyli rytmiczny, ciężki, mocno przesterowany dźwięk. Dodatkowo, jeżeli chcecie używać swoich efektów, tych typowo nożnych, jak najbardziej możecie. Nowa katana ma również pętlę efektów z tyłu, w tym miejscu, a więc możecie wpiąć swoje ulubione efekty. Jeżeli chcielibyście nagrać swój wzmacniacz, możecie użyć katany jako interfejsu audio dzięki nowemu USB typu C. W drugiej generacji mieliśmy USB typu B, czyli takie jak w wejściu do drukarki. Także bardzo, bardzo miła odmiana. Każdy ma przewód USB-C w domu chyba w dzisiejszych czasach. Dodatkowo, gdybyście chcieli puszczać dźwięk, podkład lub cokolwiek z waszej katany, macie również wejście AUX, do którego możecie podłączyć, nie wiem, jeżeli używacie gniazda AUX, na przykład swojego starego iPoda, ale teraz w trzeciej generacji pojawiła się również aplikacja na telefon, dzięki której za pomocą Bluetootha możecie puszczać muzykę, podkłady czy cokolwiek potrzebujecie prosto przez wasz wzmacniacz. I również z nowości na tyle pojawiło się nowe wyjście słuchawkowe stereo, także gdybyście potrzebowali pograć po cichu, tak aby nikomu z domowników nie przeszkadzać, jakość dźwięku katany w słuchawkach będzie. Mogę wam zademonstrować odróżnienia do tego, co słyszycie grając przez sam wzmacniacz. Dodatkowo mamy tutaj również tą opcję akustyczną, która znalazła się w drugiej generacji. Jednak nie mam gitary elektroakustycznej, żeby wam to pokazać. Mogę wam zademonstrować różnicę między clean a acoustic na gitarze elektrycznej. Trochę tak, jakby gitara dostała przystawki piezo. Tak to brzmi. Bardzo delikatny, fajny dźwięk. Myślę, że spokojnie można go też wykorzystać z gitarą elektryczną. Podsumowując, nowa katana trzeciej generacji. Mnóstwo nowych funkcji. Jak wiecie, ja nie jestem fanem wzmacniaczy, raczej gram na wtyczkach komputerowych. Ale powiem wam, że chętnie zostawiłbym sobie tą katanę i nie wiem, czy tego nie zrobię. Dźwięki, jakie można wydobyć z tego wzmacniacza, są po prostu fenomenalne. Jestem naprawdę pod wrażeniem i miałem katanę drugiej generacji i pozbyłem się jej. Natomiast chyba kupię trzecią. Gdybyście wy chcieli zakupić katanę trzeciej generacji, w opisie macie link. Jest to Reflink. Jeżeli kupicie przez ten link, cena dla was jest taka sama, ale wspieracie mój kanał. Także bardzo gorąco zachęcam do zakupu przez link z opisu. Nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć wam miłego dnia. Grajcie, twórzcie i bawcie się.